W turnieju szachowym brało udział 12 zawodników. Ile rozegrano partii, jeśli każdy zawodnik rozegrał po jednej partii z każdym z pozostałych zawodników? Zastanówmy się, czy kolejność ustawienia zawodników ma dla nas znaczenie. Jeśli ma znaczenie, to mamy do czynienia z wariacjami, natomiast jeżeli kolejność ułożenia zawodników nie ma znaczenia, czyli tworzymy zbiory, a nie ciągi, wtedy mamy do czynienia z kombinacjami. Do każdej partii potrzebujemy dwóch zawodników. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności są oni ustawieni. Stąd też wnioskujemy, że do każdej partii tworzymy zbiory dwuosobowe, składające się z dwóch zawodników. Wykorzystamy więc wzór na liczbę kombinacji. Wybieramy k elementów spośród zbioru n elementowego, czyli mamy n silnia przez k silnia razy n minus k silnia. W naszym wypadku do każdej partii wybieramy dwóch zawodników, czyli wybieramy dwóch zawodników spośród 12. Stąd nasze k wynosi 2, nasze n wynosi 12. Podstawmy do wzoru. Za n wstawiamy 12. Za k wstawiamy 2. I tu podstawiamy 12 minus 2 silnia. Uprośćmy to wyrażenie. Mamy 12 silnia przez 2 silnia razy 10 silnia. Teraz możemy skrócić 12 silnia z 10 silnia. Musimy w tym celu zapisać 12 silnia za pomocą 10 silnia. Czyli mamy 10 silnia i dopełniamy do 12, czyli mamy razy 11 razy 12. 2 silnia to inaczej 1 razy 2, czyli mamy 2. I 10 silnia zostawiamy. Teraz możemy skracać. Tu skracamy 10 silnia i dwójkę możemy skrócić z 12, czyli tu nam zostaje 6. Stąd dostaniemy 11 razy 6, wynosi 66. Pytanie brzmiało, ile rozegrano partii? Odpowiedź brzmi, rozegrano 66 partii. Zadanie to możemy rozwiązać jeszcze w drugi sposób. Załóżmy, że kolejność ułożenia zawodników ma znaczenie. Wtedy korzystamy z wariacji. Do każdej partii bierzemy dwóch zawodników, znaczy wykorzystamy tutaj regułę mnożenia tak naprawdę. Do każdej partii potrzebujemy dwóch zawodników, czyli to będzie nasz pierwszy zawodnik i drugi zawodnik. Pierwszego zawodnika możemy wybrać na 12 sposobów. Natomiast drugiego zawodnika do partii możemy już wybrać tylko na 11 sposobów, dlatego że jednym z 12 zawodników był ten pierwszy. Ale ponieważ wiemy, że nie ma znaczenia, w jakiej kolejności do partii wybieramy zawodników, więc każda partia została policzona dwukrotnie. Więc liczbę zawodników należy podzielić, czyli liczbę tych partii należy podzielić przez 2. I dostajemy. Po skróceniu, tu jest 1, tu 6, 66 partii.